dzisiejszych Głosach Historii gościmy doktora Łukasza Kucharczyka, adiunkta w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Dzień dobry. Dzień dobry. Afiliacja długa, ale wynika z niej, że będziemy rozmawiać o literaturze. Pod takim kątem trochę historycznym, bo panie Łukaszu, spotykamy się, aby porozmawiać o pana książce. Granice ciała, samopoetyka w twórczości Stanisława Lema. Rok 2021 został z okazji stulecia urodzin pisarza nazwany rokiem lemowskim właśnie. My pochylamy się więc szczególnie nad jego twórczością i robimy to z lemologiem, bo tak chyba powinienem pana nazwać. To oczywiście z racji pana zainteresowań badawczych, których owoc właśnie w tej książce. Na początek kilka osobistych pytań. Pierwsze pytanie to, jak się zaczęła pana przygoda z Lemem? Dlaczego, co sprawiło, że podjął się pan potem badania jego twórczości? Czy to była taka fascynacja od pierwszego opowiadania, pierwszej powieści? No i kiedy się to zaczęło wszystko? Znaczy to wszystko, moja przygoda z Lemem zaczęła się jak przygoda chyba każdego Polaka urodzonego po transformacji ustrojowej, czyli od bajek robotów, pojedynczych bajek robotów i pojedynczych opowiadań z cyklu Pirchsowskiego. Nie wiem, jakoś do dzisiaj pamiętam to opowiadanie Przyjaciela Automateusza, które mnie jakoś wtedy tak nawet trochę przeraziło. No w ogóle jestem zdania, że jakby Lem jest stanowczo za wcześnie wprowadzany. Ten tytuł bajki jest taki mocno zwodniczy. No natomiast Lem i ogólnie fantastyka towarzyszyła mi przez jakiś taki cały okres młodzieńczy, ale i późniejszy oczywiście. Czy to w postaci czytania nowej fantastyki, czy w postaci czytania Feniksa. Natomiast do Lema już powróciłem tak w zasadzie na poważnie na studiach. Trochę to tak jakby wyszło przypadkiem, bo temat mojej pracy magisterskiej miał brzmieć tożsamość tekstu literackiego w różnych interpretacjach. Później właśnie Solaris zostało wzięte na tapetę jako ten tekst, który ma tyle różnych interpretacji, a jednocześnie nie traci tej swojej tożsamości. Ale później wraz z promotor profesor Magdaleną Saganiak zmieniliśmy ten temat na koncepcję podmiotowości w twórczości Lema już ogólnie. No i później przy Lemie zostałem również, jakby trochę kontynuując temat już na poziomie doktoranckim, zajmując się motywem ciała, filozofią ciała w twórczości autora Solaris. No, można tu powiedzieć, że na tym przykładzie widać, że przypadków nie ma, albo że przypadki są, ale to już człowiek decyduje, co z nimi zrobić, prawda? Jeszcze drugie osobiste pytanie. Która pana zdaniem powieść albo opowiadanie Lema jest dla pana najważniejsze? Najważniejsze z jakich przyczyn? Może to dwa w jednym. W sensie jest opowiadanie, które jest najważniejsze, jest opowiadanie, które jest najlepsze. A ja chciałem właśnie o to zapytać, czy to czasem nie jest tak, że to najlepsze jest najważniejsze albo odwrotnie, czy najważniejsze nie jest najlepsze? Znaczy tu nie będę też bardzo oryginalny, no uwielbiam Solaris, szczególnie za ten wątek romantyczny. Uważam, że tutaj można tak powiedzieć, Lem przekroczył Lema, bo jakby stworzył taką relację międzyludzką, pomiędzy kobietą a mężczyzną, która się jakby już nie powtórzyła na obszernych kartach jego twórczości. Bardzo też lubię Powrót z gwiazd, ogólnie taka tematyka dystopijna to jest jedna z moich ulubionych tematyk, jeśli chodzi o literaturę science fiction. No i szczególnie sobie też cenię to opowiadanie z cyklu o Pirksie Terminus, gdzie mam jakby połączenie takiej poetyki klasycznej science fiction z domieszką takiej literatury grozy, czy może też bardziej takiego fingowania literatury grozy. To bym powiedział, to jest takie moje top 3. Oczywiście tych
tekstów mogłoby być więcej, ale w takiej mojej osobistej Hall of Fame to właśnie one stoją chyba najwyżej. Przechodząc już do pana książki, Lem tworzył w konwencji science fiction, myśląc o tego typie literaturze, od razu konotujemy pojęcia związane z pierwszym jej członem, czyli z nauką, a ściślej mówiąc z takimi naukami typowo ścisłymi, fizyką, inżynierią, robotyką. Te motywy zresztą też bardzo mocno wybrzmiewają. Tymczasem okazuje się, że trochę paradoksalnie Lem jest pisarzem na wskroś humanistycznym. Zgodzi się pan z tą opinią? Nie, no jasne. Tutaj w tej warstwie konstrukcji światów przedstawionych, ten aspekt technologiczny, aspekt biologiczny, aspekt tego namysłu nad tymi niejasnymi, często też losowymi drogami ewolucji, gra pierwsze skrzypce, ale jeśli chodzi o takie postawy bohaterów literackich, to Lem jakby takich konstruuje, bo ostatecznie uświadamiali oni sobie, że wobec tego, co niepoznawalne, wobec tego, co obce, wobec tego, co wykracza poza te takie nasze jednak dość wąskie, jak pokazuje Lem, ramy antropocentryczne, to właśnie system moralny, system jakichś niezmiennych zasad wobec samych siebie, wobec drugiego człowieka i w końcu wobec tego, co inne, musi być bardzo w nich silnie zakorzeniony, by w tym takim nieskończonym kosmosie oni mogli przetrwać i też nie zatracić własnego ja. Czy trudna biografia Lema, zwłaszcza ta dotycząca okresu II wojny światowej, w jakiś sposób przyczyniła się do sposobu, w jaki Lem postrzega ludzkie ciało? Czy to znajduje odzwierciedlenie w jego pisarstwie? No to oczywiście największe dokonania na tym terenie to ma profesor Agnieszka Gajewska, jej książka Zagłada i gwiazdy przeszłość w prozie Stanisława Lema. Natomiast gdybyśmy mieli tę tezę przenieść już na grunt takiej tej cielesności lemowskiej, no to w jego biografii są takie wątki. Pamiętam, że w biografii Wojciecha Orlińskiego, biografii Lema, autorstwa Wojciecha Orlińskiego, Lem, życie nie z tej ziemi, padają takie słowa o tym, jak Lem nie lubił tego fizycznego kontaktu. Bał się tego kontaktu, to możemy jakby wnioskować, że to też jest jakiś uraz nabyty podczas II wojny światowej. No pamiętajmy, Lem był obywatelem Lwowa, był lwowiakiem, doświadczył zarówno okupacji radzieckiej, potem znowu hitlerowskiej i potem znowu radzieckiej. Także z całą pewnością też tak to takie, taka obawa przed posiadaniem dzieci, przecież to przez bardzo długi czas w nim było, bo jakby nie chciał być odpowiedzialny za sprowadzenie na ten świat nowej istoty, tak on to tłumaczył, w świat, który jest tak źle uporządkowany, prawda? No, to mi się wydaje, że to wszystko było pokłosiem jego ciężkich doświadczeń okupacyjnych. To też nie jest jakby wprost udowodnione, no ale to właśnie biografowie wysnuwają taką tezę, że Lem, chociaż o tym nie mówił, mógł doświadczyć getta we Lwowie. Pamiętam też spotkanie z autorem wywiadu Rzeki z Lemem, Tomaszem Fiałkowskim. On też mówił, że wspominał, że żona Lema prosiła go, by już nie podnosił więcej tych wątków okupacyjnych, bo potem mąż w nocy nie może spać, czyli to też świadczy o tym, jak mocno na psychikę Lema to wpłynęło. No i faktycznie w tej twórczości są zakodowane takie traumatyczne przeżycia okresu II wojny światowej. Czy mówiąc o literaturze science fiction, już tak przychodząc może bardziej do twórczości Lema, nie sposób mówić o implantach, dzięki którym ludzkie ciało zyskuje nowe możliwości. W jaki sposób u Lema to zagadnienie zostaje ujęte?
posiada on jakieś stanowisko w tej sprawie, co możemy wyczytać z jego twórczości na temat, który, no, z którym chyba przychodzi nam się coraz mocniej mierzyć, bo osiągnięcia w dziedzinie implantologii są coraz większe. Te nowości i nowinki ze świata technologicznego, o których słyszymy, o wszczepieniu już jakichś tam prawda, neuronów sztucznych i tak dalej, przewodach, to wszystko do nas dochodzi. Oczywiście na obecnym poziomie to jest nadal nie to, co jest opisywane, no ale jednak jest tutaj jakaś przyczyna do dyskusji na ten temat. Mhm. Wydaje mi się, że można to tak podstawowo rozgraniczyć na takie dwa modele ciała w tej twórczości, czyli z jednej strony mamy to ciało protetyczne, właśnie to ciało naszpikowane implantami, ciało sztucznie wzmocnione, z drugiej strony mamy też taki koncept ciała wirtualnego. I jeśli właśnie chodzi o ten koncept, to można powiedzieć, że Lem wyprzedził Matrixa, albo jakby dał takie podwaliny pod Matrix. Oczywiście nie chcę tu mówić o żadnym plagiacie czy coś w tym stylu, ale z całą pewnością zachodzi tu bardzo duże powinowactwo koncepcji, bardzo duże jakby taka zbieżność pomysłów. Nawet bym się śmiał stwierdzić, że w tej pierwszej scenie, gdzie Neo trzyma symulakry i symulację Jeana Baudrillarda, to on równie dobrze, albo nawet tym bardziej powinien tam trzymać skrzynię profesora Corcorana Lema. To jest takie opowiadanie właśnie o takich no, elektrycznych skrzyniach, których obywatele, tak to nazwijmy, ci sztuczni obywatele, wirtualni obywatele, nie są świadomi tego, że przebywają w jakichś nieprawdziwych, stworzonych za sprawą symulacji światach. Zresztą już w sumie technologia LM opisała cały koncept fantomatyki. My dzisiaj znamy to pod nazwą rzeczywistości wirtualnej, natomiast jakby od strony teoretycznej już wtedy Lem rozważał, jak na człowieka wpłynie ten dostęp do świata symulowanego. Oczywiście, tak jak często w przypadku rozważań nad drogami rozwoju technologii, i Lem tutaj był sceptyczny, mówił o tym, że człowiek może się zagubić w tym świecie wirtualnym i przestać odróżniać prawdę od fikcji. Natomiast jeśli chodzi o to ciało protetyczne, to też jest bardzo ciekawy wątek pod tym względem, że Lem oczywiście był za jakby, nie wiem, jako lekarz przede wszystkim za wkładem medycyny w rozwój człowieka, ale tak jak zawsze widział też ciemne strony. Tu przede wszystkim, jeśli chodzi o te ciemne strony, to Lem dostrzegał je przede wszystkim w tak zwanym czarnym rynku, handlu organami. To nawet wybrzmiewa w jego czy to opowiadaniu, czy Pan istnieje, Mr. Jones, ale przede wszystkim w tym słuchowisku radiowym, które my znamy pod tytułem Przekładaniec z Bogumiłą Kobielą w świetnej adaptacji tej roli głównej. Także Lem z jednej strony apologetą rozwoju oczywiście był, ale był również dużym sceptykiem, jeśli chodzi o to, jak się zachowa człowiek, któremu taka technologia w ręce zostanie jakby włożona. A jakie podejście do ciała samego w sobie, do ludzkiej cielesności miał Stanisław Lem i jak to wybrzmiewa w jego twórczości? No przede wszystkim wydaje mi się, że ciało jest tam takim ośrodkiem sensotwórczym, jakby tym takim pierwszym elementem, poprzez które człowiek rozpoznaje samego siebie, utwierdza się w tym swoim ja, a tak jak już mówiliśmy, pamięć o własnym ja, o własnej tożsamości jest w tej twórczości istotne ze względu na te takie no, ponadludzkie wyzwania, które stoją przed bohaterami, wobec których ich testuje los.
I dzieje się to na różne sposoby. Czy tu mówimy o modyfikacjach? Mamy przecież na przykład kongres futurologiczny, w którym w pewnym momencie Ion Tichy nie rozpoznaje samego siebie. Tam też jest ten wątek bardzo swobodnej i w zasadzie nieco losowej transplantacji mózgu do wolnego ciała. Mamy w końcu też, też w takiej formie metaforycznej to opowiadanie takie nietypowe jak na Lema, bo utrzymane w konwencji romansu rycerskiego, mówię tu o Masce, gdzie też bohaterka jakby przestaje akceptować własne ciało, prawda? Jakby okazuje się, że jest tak naprawdę jakimś tam morderczym robotem, jedynie zakuty w to ciało księżniczki. Mamy w końcu tu przede wszystkim Harry w Solaris, która właśnie też na poziomie ciała i nie jest jednocześnie Harry, która znała Chrisa Kelvina, bo z jednej strony mamy jakieś tam drobne sygnały świadczące o tym, że jest ona odtwarzana bardzo dokładnie z jego jaźni, a z drugiej strony mamy w tym ciele Harry takie elementy jak stopy, które tak to narrator opisuje, przypominają stopy niemowlęcia, po prostu nigdy jeszcze nie doświadczyły ziemi, prawda, nie doświadczyły chodu. I z jednej strony czuje, że kocha Kelvina, z drugiej strony właśnie na podstawie rozpoznania aspektów swojej cielesności czuje, że nie jest tą prawdziwą Harry, ale z drugiej strony na końcu dokonuje tego samopoświęcenia w imię mężczyzny, którego kocha. No i to też jest takie pytanie, czy taki najwyższy czyn natury etycznej, czy to już nie wystarcza, by w pełni uznać takie człowieczeństwo Harry, tak? Bo to jest czyn, którego nazwijmy to wielu pełnoprawnych ludzi na taki czyn by się nie zdecydowało. Jeszcze chciałem zapytać o takie trochę anegdotyczny wstręt do ludzkiego ciała Stanisława Lema. Gdy czytamy pewne informacje o nim, to pojawia się taka informacja, że on, jego troszkę ta biologiczność człowieka odpychała. Czy tak rzeczywiście było? No taki temat, jakby to powiedzieć, paradoksu istnienia w bardzo bliskim sąsiedztwie organów rozrodczych i wydalniczych pojawia się w tej twórczości, no, szczególnie w tej części groteskowej. Często na przykład naigrywają się z tego obce cywilizacje. Mamy przykład tego w wizji lokalnej. Powstają nawet poematy temu poświęcone. I to można bardzo tutaj ciekawie zespolić z teorią groteski cielesnej Michaiła Bachtina. On stworzył taką koncepcję dołu materialnego cielesnego, czyli jakby tego, że ta sfera, nazwijmy to sakrum, miesza się z tą sferą profanów i właśnie te naigrywanie się Lema z tego sąsiedztwa jest dowodem na realizację tych bachtinowskich tez. Też Lem, pamiętam, w wywiadzie ze Stanisławem Beresiem zastanawiał się, co się stanie z tymi narządami już w życiu wiecznym. Oczywiście żadnej odpowiedzi na to na kartach naszego pisarza nie dostajemy, ale na pewno jest to motyw dość interesujący i też dający pole do namysłu i przede wszystkim pole do śmiechu. Na zakończenie naszego spotkania pytanie ostatnie. W tytule pana książki czytamy o granicach ciała. Gdzie zatem one zostały wytyczone przez Lema? Wydaje się, że są one w przypadku ciała ludzkiego zostają wytyczone tam, gdzie zgodnie z taką koncepcją teorii ewolucji Lema zacznie następować autoewolucja, czyli jakby człowiek jako ten, który ma być tym pomostem pomiędzy naturalnym
a sztucznym, które w pewnym momencie to sztuczne zacznie dominować, przestanie być maszyną potrzebny jako, jako taki rozrusznik tego życia sztucznego, kiedy maszyny już będą na tyle świadome, by same mogły dokonywać tej, jak to Lem pisze, autoewolucji. To w tym momencie już jakby kres ludzkiego ciała może nastąpić. Lub też będzie to moment, w którym ta, nazwijmy to, fantomatyka dojdzie do takiego poziomu, że jakby przebywanie w tej maszynie fantomatycznej bez konieczności udziału w tym ludzkiego ciała, a jedynie samej świadomości, dojdzie już do takiego poziomu, że ludzie będą tam egzystować niczym takie właśnie fantomy. No, oczywiście też rodzi wiele pytań, no, kto się w tym odnajdzie, czy to nie będzie wywoływało wielu chorób psychicznych, no ale to chyba temat już na inną rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie, za przybliżenie nam problematyki, którą się pan zajął w swojej książce. Wszystkim tym, którzy chcieliby na ten temat więcej poczytać, tutaj pokazujemy, tak to wygląda książka, do której można sięgnąć i właśnie zdobyć trochę więcej informacji. Dziękuję panu za spotkanie i życzę wszystkiego najlepszego.